Wyszły. Pierwszy raz są tak daleko od swojego kurnika, bo kurnik jest za tymi drzwiami. Także proszę bardzo. Dzisiaj jest sobota, a są od wtorku, czyli środa, czwartek, piątek, sobota. Po 4 dniach wyszły tak daleko. Brawo, moje odważne kureczki. Do tej pory wychodziły i chowały się pod tym kartonem. No. Śmieszne zwierzątka. No i co trochę jak efekt z rybkami, czyli jak macie rybki w akwarium, to się na nie gapicie tak po prostu i was to relaksuje. I ja mam to samo z tymi kurami. Po prostu gapię się na nie, a one tak chodzą i to mnie relaksuje. Zazwyczaj tu przyłaziły i tu se siedziały. No to fajnie. Dzień 5 w kurniku. Pojawił się problem w postaci takiej, że dziobiał jedną kurę. Dodziobały się aż do krwi. Jako nieprofesjonalista wyczytałam w internecie, że może być przyczyn wiele. Począwszy od stresu, zmiany miejsca, zmiana klimatu, zmiana paszy, no wszystko. Poprzez uwarunkowania genetyczne, złe oświetlenie, za ciepło, za zimno. No wiele rzeczy tu się może dziać, skończywszy na tym, że brakuje im jakiegoś składnika. Nie wiem, co jest przyczyną, ale muszę znaleźć rozwiązanie. A rozwiązanie na razie jest takie, że muszę znaleźć tą podziobaną kurę, bo ona jest podziobana do krwi, a to tylko powoduje, że one chcą działać dalej i dalej i dalej i dalej i muszę ją odseparować od reszty stada do momentu, dopóki nie wyzdrowieje. Także o ile dobrze wiem, to jest ta kura, która zaraz tutaj stoi. Ta tu po lewej za kogutem, ta co jest teraz, o, taka z... No. Dobra, tak naprawdę, o, widzicie, one się w ogóle gryzą. Niegrzeczniuchy. Jesteście niegrzeczne. No, może to być też spowodowane tym, że im się nudzi tutaj w korniku, mają za mało aktywności i po prostu tak się wyżywają. Tamta właśnie z tyłu jest podziubana. No. O, ta. Chociaż nie widać teraz krwi. Dobra, damy ci szansę. Jak nie będą ci dziubać, to cię nie odseparuję od stada. A jak zaczną, to od razu masz wypad z kurnika. Tak? Tu mam dla nich sałatkę. Sałatkę? Chcesz sałatkę? Chcesz? Dobra, dam ci sałatkę. Tak szybko? Tak blisko mnie?
To znaczy, że mi ufacie coraz bardziej. Ta szyska. Niam, 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 niam. Ale one są śmieszne. Ta jest podziubana. Ta. A kurde, ta chyba też jest podziubana. Odseparowałam ją, bo faktycznie jest pogryziona strasznie do krwi, powiem wam szczerze. No i siedzi w budzie psa. Zaraz dam jej tutaj jeść i pić. Nie wiem, czy jest smutno. Musi trochę wyzdrowieć. Ciekawa jestem, czy będzie kombinować i czy ucieknie stąd. Dobra, nic, chociaż cały dzień tutaj pochodzi i może to jej się zasklepi, nie? Nie. Będziemy obserwować. Kury mieszkają już u mnie tydzień. Tu mają wejście do kurnika, a jak widzicie, chodzą już trochę sobie po tak zwanym obejściu. Regularnie je karmię. Już tak nie uciekają na mój widok, a nawet bym powiedziała, że ochoczo do mnie przychodzą. Dzisiaj podałam im słonecznika. I teraz tak. Czarnego zeżarły w całości, a takiego miałam niedojrzałego białego, wyskubały w ten sposób. No i co? Co się stało z tą poskubaną kurą? No ja ją wieczorem wprowadziłam z powrotem do kurnika. I w sumie więcej już jej nie odseparowywałam, tylko po prostu dałam jej, pozwoliłam jej zostać w stadzie, no i te kury przestały ją tak działać. I to jest ta, o, ta tu. Ta. Czasem im się zdarza, że się tam dziobną gdzieś, jedna drugą, ale ogólnie się nie dziobią. Znaczy, nie dziobią już tej do krwi. Przynajmniej ja nie widzę krwi. Ale to jest niebieska kura, która... O, tak, chciałam, żebyś była kogutem. Żartuję. Śmieszne są. Wchodzą, wychodzą, wchodzą, wychodzą, wchodzą, wychodzą, wchodzą, wychodzą. A! Zobaczcie tam z tyłu, w tle, rzuciłam im drabinę. Po prostu znalazłam taką starą, wiszącą drabinę, która jest już zbyt stara na to, żeby na niej stawać, ale jeszcze całkiem dobra, żeby dać kurom do zabawy. Zaobserwowałam, że one na niej nie śpią, bo ona ma taki, wiecie, no jest pewnie dla nich niewygodna, jeśli chodzi o trzymanie się, ale co się pobawią, to ich. Tak? A od momentu, w którym te kury zaczęły dziobać tą jedną do krwi, to włączyłam im do diety witaminy. Także codziennie oprócz pół kilograma paszy dla kury nioski daję im jeszcze około 13 gramów witamin właśnie dla kur. I co? No i pozwalam im łazić,
gdzie wam się, gdzie im się podoba, żeby żarły, co im się podoba. Dwa najciekawsze okazy. Kura niebieska dominant, rasa dominant i kogut zielononóżki. Bo tamte cztery zielononóżki też są ładne, ale są wszystkie takie same, ja ich nie rozróżniam. No i możemy ująć to tak, że mają już 15 tygodni. Skoro kupiłam je w zeszłym tygodniu jako 14-tygodniowe, to dziś ujmijmy to tak, że mają tygodni 15. Kiedy będziecie się niosły?